your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say moje pierwsze fasolinki fioletowe. One ponoć później po ugotowaniu stają się zielone, także zobaczymy, ale dopiero tylko dwie są, także jeszcze tutaj szału nie ma. Nie najem się jeszcze nimi. Nie najem. Jeszcze tutaj mam, też zaczynają już owocować. Na górze jest szpachlowanko. Ja nie jestem w tej chwili już potrzebna, więc ja biorę się za przycinanie, obcinanie lawendy. Mam jej trochę do obcinania, więc mam nadzieję, że szybko się uporam z tym obcinaniem. Jeżeli chodzi o sytuację pogodową, to u nas dzisiaj pochmurno, ale dość ciepło. Widzę, że moja róża, którą tutaj ostatnio bardzo się martwiłam, zaczęła wypuszczać pędy, więc będzie żyła, będzie uratowana, ale tak naprawdę to martwiłam się nią, że tutaj nic z niej już nie będzie, ale widać, że żyje, widać, że ma zielone listki. We've been waiting around for too long for something to show. Same old places and faces of people with nowhere to go. But we're not like them, we are better, both you and I know. Grab your car keys and jacket, cause honey, we're ready to go. Let's get in the car and you'll drive. We're leaving tonight. Away from these streets and the cold buzzing neon lights. Been keeping our heads above water, struggling and striving. We
ain't gonna turn back this time. We'll just keep driving. You've got one. Z Wami serdecznie w kolejnym dniu, w kolejnym vlogusiu. Tak naprawdę to odzywam się do Was mocno po południu. Wcześniej to szukałam takiej dziury do tego, żeby się odezwać, bo było szpachlowanie, także mam już zaszpachlowane. To znaczy, no nie wszystko zaszpachlowane, bo teraz jest przerwa. To musi coś powysychać, poprzesychać. Zaraz Wam pójdę, to można powiedzieć, że zdam taką małą relację, jak tam już wygląda, bo wczoraj to Wam pokazywałam, jak było tylko z płytami. Dzisiaj już jest poszpachlowane, już nie ma takich dziur, już ładnie to wygląda. Część jest też zapianowana, takie większe otwory są zapianowane. Ja nie znam się tak do końca na tym. W sumie to można powiedzieć, że oboje się tak bardzo na tym nie znamy. No i teraz tam po prostu to schnie. A jak tam wysycha, to piła chodzi, także u nas to tak można powiedzieć, że dzieje się wszystko naraz. No i tak za bardzo to nie miałam się tutaj jak do Was odezwać, ale że ja codziennie tutaj nagrywam, to stwierdziłam, odpalam tą kamerę, trochę sobie z Wami pogadam, pokażę Wam właśnie, jak wygląda ta moja sypialnia na chwilę obecną, żeby mieć tak tutaj też dla siebie na pamiątkę, a też i trochę to później sobie wiecie. Posklejam taki filmik, posklejam, jak właśnie tutaj z metamorfozą mojej sypialni. I też będę miała na pamiątkę, dlatego sobie tutaj tak od czasu do czasu robię takie przebitki do tego już, można powiedzieć, właściwego filmiku z metamorfozą. Jeżeli chodzi o sytuację pogodową, to jest godzina dopiero 17:30. Nie, już za 10:18. I tak, miałam dzisiaj jechać po samochód, bo samochód się naprawia, ale chyba dzisiaj nic z tego nie będzie, jednak dzisiaj ten samochód nie będzie do odbioru. I tak jakbym go odebrała, to też miałam od razu tutaj zrobić sobie małe zakupy w Biedronce. No i w sumie to też, o, słyszycie, teraz to będziecie słyszeć piłę, ale ja sobie tutaj poprzymykałam okna, bo no to jest wiadomo, od piły to jest taki dość duży huk, przepraszam bardzo, jeszcze muszę go poprawić. Jednak od piły to jest taki dość duży tutaj odgłos. No i naprawdę wcześniej to nie miałam się tutaj za bardzo jak odezwać, bo jak nie było tam właśnie szurania na górze, to później teraz po południu, po obiedzie jest cięcie drzewa. Ale to nie o tym miało być, bo o tym to już Wam wszystko tutaj powiedziałam, co i jak. I tak się właśnie tutaj jeszcze zastanawiałam, bo liczyłam na to, że wieczorem pojadę po ten samochód. Bo już nawet dzwonili, już powiedzieli, co tam jest popsute, także jest popsuty alternator, trzeba było go wymienić, jest od razu wymienili też i akumulator, więc no takie niby nieduże uszkodzenie, no ale jednak wiecie, dopiero co był, można powiedzieć, w naprawie i znowu pojechał, ale no, jak to mąż powiedział, wiadomo, że części w samochodzie się zużywają, tak jak i inne rzeczy się zużywają, tak samo się zużywają z rzeczy, to znaczy te części w samochodzie, więc no to nie jest nic dziwnego, że tam to też się zużyło. Więc no tak będzie. No będzie jak będzie już. I liczyłam, że pojadę do tej Biedronki, nie mogę się skupić, bo ta piła chodzi. Że pojadę właśnie po ten samochód, od razu sobie zrobię zakupy i na pewno kupię sobie większą ilość cytryn, bo będę robić jeszcze raz ten sok. Dzisiaj to na pewno nie nagram tutaj początku i zakończenia do tego syropu, ale nagram sobie ten wstęp i zakończenie do syropu. Oczywiście z testowaniem tego syropu, także on już pewnie, jak to oglądacie, to już jest już na kanale, bo uważam, że warto i bardzo smakuje mojej rodzince. A na dowód tego, że im smakuje, to proszę bardzo, butelki puste, dlatego będę robić więcej. Jak powiedzieli, że jest bardzo dobry, to trzeba przerabiać tą całą miętę, która rośnie w ogródku. Część na herbatę taką miętową, więc sobie zasuszę, a druga część będzie na syrop cytrynowo-miętowy. Tam o, dzbanek jest. Jeszcze sobie tutaj do tego dzbanka też. Jeszcze jak robię właśnie taką wodę z tym syropem miętowo-cytrynowym, dodaję plastr cytryny, dodaję też jeszcze świeże liście mięty i on jeszcze bardziej taki robi się aromatyczny, dlatego właśnie teraz, jak będę robić drugą porcję,
robię z 1 litra cytryn. Do tego dodamy mniejszą ilość cukru i zobaczę właśnie, jak tak troszeczkę tutaj pozmieniam, jak on będzie smakował. A jeżeli chodzi o miętę, to dodam, tak jak żeście widzieli w tym filmiku, czyli około 1 kg, bo uważam, że warto, bo jest naprawdę przepyszny. A ja dzisiaj tak, ścinałam część tej lawendy. Ja już kończę, już tutaj nie będę się przekrzykiwać z tą piłą, bo to nie ma sensu. Ścięłam sobie część lawendy i zaraz idę ściąć drugą część lawendy, bo widzę, że chyba zanosi się na deszcz, bo właśnie miałam Wam powiedzieć tutaj jeszcze, dlaczego jest tak ponuro, więc jest godzina 18, a u nas jest ciemno, bo widzę, że jakieś opady deszczu idą z zachodu na wschód. Jutro chyba ma padać cały dzień, także ja jutro będę coś tutaj sobie w domu działać. A dostałam przepis od Marzenki na ciasto, bardzo smaczne, powiedziała, więc na pewno jutro będę upiekła ciasto. A kolejnego dnia, bo to chyba od teraz, nie mogę się skupić, przepraszam Was bardzo, ja muszę to zakończyć, bo nie mogę się skupić, także jutro będę robić ciasto, a dzisiaj idę jeszcze pościnać sobie tą lawendę i będę miała już z tym spokój. Także wydaje mi się, że to będzie na pewno taki vloguś dwudniowy, łączony, bo dzisiaj to tak jak Wam mówię, za dużo tutaj nie ponagrywałam i raczej dzisiaj za dużo już nie ponagrywam, ale przychodzę do Was się odezwać, przychodzę za jakby tutaj powiedzieć, że nic się złego nie dzieje, że u nas jest wszystko ok, tylko po prostu takie domowe sprawy tutaj biorą jakby górą, bo chcemy jak najszybciej zakończyć ten remont sypialni, no i tego drzewa na zimę też nie mamy. Więc znikam. O, piła przestała chodzić. No, jak ja kończę gadanie, to i piła. Nie, jeszcze nie kończy. Dobra, znikam. Zaraz pójdziemy na górę, to Wam pokażę tą moją sypialnię. Pokażę Wam, jak to teraz wygląda i idę dalej ścinać tą lawendę. Tutaj mam wrażenie, że jakoś tak może mniej słychać tą piłę, więc teraz wygląda to tak. Tutaj ściana też jest poprawiona, bo będą dwa kontakty i wracamy z powrotem, nie wiem czy o tym Wam mówiłam, wracamy z powrotem do spania na tamtą ścianę zachodnią, bo od północy to jakoś tak nie bardzo mi się uspało i gdzieś chyba wyczytałam, że od północy łóżko nie powinno stać, ale to wiecie, już nieważne. Więc tamta ściana jest poprawiona, dwa kontakty są zrobione, bo był jeden, był tylko z tamtej strony, więc teraz będziemy mieć dwa kontakty. Tak jak widzicie, jest zaszpachlowane, trochę się pozmieniało, bo tak jak Wam mówiłam, są pozmieniane te skosy. Tutaj sufit wygląda tak, też był częściowo tutaj zmieniony, no i tutaj było też zmienione, bo tutaj jakiś zaciek powstał, no i żeśmy tutaj to przerobili. Już nie ma tak niziutko tego okienka, bo sufit był kiedyś kończył się tuż nad okienkiem, więc nad oknem kiedyś kończył się, to znaczy zaczynał, no wiecie o co chodzi. Tuż nad oknem był sufit, teraz sufit jest podniesiony i powstał taki trójkąt. Na temat tego trójkąta to zdania są podzielone, bo no mi się podoba, to znaczy nie tak, mi to teraz tak nie bardzo chyba to się podoba, a mąż mówi, że może tak będzie lepiej, zobaczymy, no bo tutaj automatycznie też powstał trójkącik, więc tutaj jest obniżone, tam jest zrobione takie coś, zobaczymy. Niby troszeczkę wydaje mi się, że dzięki temu, że sufit nie jest opuszczony w dół, nie zaczyna się tutaj aż nad oknem, wiecie o co chodzi myślę, nie? Bo ja to tak tłumaczę pewnie troszeczkę nie za bardzo, to wydaje mi się, że tak jaśniej się zrobiło w tym pokoju, bo to światło jest bardziej, tak bym powiedziała, rozproszone i teraz już nie będzie firanek, tylko będą same rolety. Już powiedział, że nie przykręca żadnych karniszy, będą tylko rolety. A jeszcze się zastanawiałam, wiecie nad czym się, bo zastanawiałam nad tymi rzymskimi roletami, ale to do końca też do mnie tak to nie bardzo przemawia, więc tutaj ten skos też jest poprawiony, no i tutaj też jest ściana poprawiona, a poprawiona jest dlatego, bo na tej ścianie będzie telewizor i tutaj też, tak jak widzicie, jest kontakt, więc takie zmiany małe w naszej sypialni. Oczywiście cała metamorfoza będzie w oddzielnym filmiku, bo chyba już jak będę malować,
to chyba Wam nie będę pokazywać, jak będę malować, tylko już zobaczycie to wszystko później w tym moim filmiku z metamorfozą sypialni. A to było takie tylko po prostu, no, jakby to powiedzieć, zupdate'owanie. Nie lubię tego słowa. Jak to teraz wygląda, no i co my tutaj działamy? Co my tutaj działamy? Every time I get too close, you push me away. Don't wanna stick, telling me you don't want any obligations. And how you hate them. Don't call me just 'cause you're lonely. You know you're killing me slowly. No, maybe I'm yours, maybe I'm not. I think about it way too much, and every single thought is making me, making me. Give me something straight from your heart. All this insecurity is tearing me apart. You're making me sleepless. You're making me sleepless. Yeah. I keep losing in this game of playing pretend. I don't wanna be a 4 a.m. I'm suffocating just by waiting on you. Jak to się mówi, koniec pracy rodacy, pora brać ślub do roboty. Witam się z Wami serdecznie w kontynuacji mojego dwudniowego vlogusia, moją resztką popołudniowej kawusi. Także mamy już popołudnie i ja biorę się za ogarnięcie mojego życia domowego, mojego życia codziennego, mojej takiej domowej rutyny. I powiem Wam tylko tyle, że bardzo się cieszę, z tego, nie wiem, czy tutaj mam jakiegoś włosa, że ten, można powiedzieć, durnowaty tydzień dobiegł końca. Więcej tak za dużo to Wam nie będę mówić, to znaczy tak, jedną rzecz to wiecie, bo się popsuł samochód, także to wiecie, a reszty tutaj rzeczy tak jakby, no nie chcę poruszać na kanale, bo tak jak to ostatnio też Gabrysia chyba powiedziała, że kanały oglądają, to znaczy no mój kanał oglądają różne osoby, no i nie chcę tutaj też, tak wiecie, za bardzo wdawać się w szczegóły, bo można powiedzieć, że później to niektórzy biorą to tak mocno do siebie albo nie mocno do siebie i lepiej o takich, wiecie, bardzo prywatnych sprawach to tutaj za bardzo na kanale wszem i wobec nie jest warto mówić, żeby to później w jakiś taki, wiecie, sposób nie obróciło się przeciwko osobom nagrywającym. Mam nadzieję, że to żeśmy się tutaj zrozumieli, także można powiedzieć, że tak jak beznadziejnie poniedziałek się zaczął, tak się też i ten koniec, ten tydzień kończy. Mam nadzieję, że drugi tydzień, czyli kolejny, będzie dużo, dużo lepszy niż ten obecny, ale będzie lepszy, bo będzie przede wszystkim krótszy i o całe 2 dni. Także można powiedzieć, że może mniej porażek będzie, ale w sumie tak naprawdę to te porażki, to uważam, że też coś wnoszą do naszego życia. Bo dzięki takim porażkom, przeciwnościom losu albo takim, wiecie, zdarzeniom, które byśmy nie chcieli, żeby się wydarzyły, można się uczyć czegoś nowego i to też w jakiś sposób te takie porażki, takie przeciwności, takie złe momenty też w jakiś sposób tutaj wnoszą do naszego życia taką nową naukę, nową lekcję, z czego możemy wyciągnąć też i jakieś tam pozytywne wnioski, które kiedyś może tam w przyszłości zaowocują i też będzie to taki, można powiedzieć, nasz motorek napędowy do działania, do poprawienia tutaj tak jakby naszej sytuacji. A więc no ta porażka to, no, przez chwilę to wiadomo, jesteśmy zawiedzeni, jest nam smutno i tak dalej, no ale później, to jak sobie tak przeanalizujemy to wszystko, to w sumie to dojdziemy do wniosku, że jakby nie ta porażka, to później nie odnieślibyśmy takiego głębszego, większego sukcesu, więc to też taka równoważnia powinna być, że wiadomo, nie zawsze w życiu wszystko jest idealne, nie zawsze wszystko mamy tutaj w życiu podane jak na tacy. I po coś są te właśnie porażki, żeby tutaj później móc, żebym później mogło to wszystko zaowocować
żeby później było nam dużo, dużo lepiej. Także warto też uczyć się, można tak powiedzieć, na takich naszych małych błędach. No ale jak najmniej tych porażek, oczywiście każdy sobie tutaj życzy jak najmniej takich błędów, raczej każdy z nas chce, żeby to życie szło tak, wiecie, jak po maśle, żeby nam było tak leciutko, żeby tutaj nie było żadnych problemów, ani większych, ani mniejszych. Także tego chyba sobie wszyscy życzymy, no i ja też sobie życzę, żeby takich porażek, takich przeciwności losu, takich niepowodzeń było jak najmniej, bo jednak życie jest dużo piękniejsze, jak no można powiedzieć, mamy z górki, a nie pod górkę. O, to będzie właśnie dobre określenie. Lepiej mieć z górki jak pod górkę. No, w tym tygodniu miałam bardziej pod górkę jak z górki, ale tak jak Wam mówię, tydzień dobiegł końca. Jestem bardzo szczęśliwa, że dobiegł końca. Troszeczkę na jutro miałam też plany. Plany takie związane oczywiście z pieleniem, bo trzeba to kiedyś wykorzystać. To znaczy, trzeba to kiedyś też zrobić, ale niestety, bo dzisiaj miał padać deszcz i z mojego deszczu zrobiła się pogoda. Może nie taka za ładna ta pogoda, ale no świeci, to znaczy, słońce jest gdzieś tam za chmurą, ale nie ma deszczu, a miał dzisiaj deszcz padać od samego rana. I na jutro miałam takie, można powiedzieć, plany związane z moim polem, z moimi malinami, bo chciałam je tam pójść, wyczyścić, opielić i tak dalej. Liczyłam na deszcz. Deszczu nie było. Nie padał w ogóle, ani jedna chyba kropla nie spadła. Zresztą tak naprawdę nie, no nie spadła. Było tylko pochmurno, ale dzieciaki były na dworze, więc nie padało. Ja tutaj byłam, wiecie, skupiona na sprawach komputerowych, więc dla mnie to było ważniejsze w sumie jak oglądanie, czy pada ten deszcz, czy nie pada. No ale nie ukrywam, że miałam tutaj też plany związane z tym deszczem i z tym moim takim, z tą moją taką, przepraszam, bo teraz się zawiesiłam, bo przyszła jakaś wiadomość, z tą moją taką pracą polową, bo prace polowe też trzeba tutaj kiedyś wykonać i na jutro miałam takie plany. Plany, ale niestety czasami te plany też biorą w łeb. No ale dobra, życie życiem, trzeba ogarniać teraz życie domowe, życie takie codzienne. Dobrze, że dzisiaj obiadu nie muszą gotować, to znaczy, no nie muszą w sumie gotować, bo mam tak, ziemniaki do odsmażenia, więc będą smażone ziemniaki. Tutaj mam mięso mielone, przygotowane na kotlety, więc będą kotlety. A tutaj mam też jeszcze takie resztki obiadowe, więc obiad w sumie mam. Porządek w domu też jest, bo jest poodkurzane i są podłogi pomyte. No chociaż i tak wiadomo, że trzeba będzie i tak to wszystko poprawiać, bo to nie jest tak, że raz się umyje, raz się tutaj odkurzy i będzie porządek. Zwłaszcza jak w domu nadal i wciąż trwa remont. Przepraszam, musiałam się rozłączyć, bo miałam telefon, ale już wracam. Także ten remont to można powiedzieć, że trwa w takich jakby naszych okienkach, ale no tak jak widzieliście, no też już tutaj jest coraz bliżej końca, więc mam nadzieję, że jednak tak troszeczkę szybciej tutaj teraz nabierze tego tempa i będziemy mogli tutaj też malować, będziemy mogli tutaj już się na nowo wprowadzać do naszej nowej sypialni. Dzisiaj nawet tak jak miałam 5 minut przerwy, zerknęłam sobie na stronkę Sinsay, bo zaczęły się pojawiać chyba już jesienne dekoracje. Tak można powiedzieć troszeczkę za wcześnie, to znaczy za wcześnie, no nie za wcześnie, bo jesień to już praktycznie będzie pukała do naszych drzwi. Dzisiaj też dostałam bardzo fajną wiadomość, że nie tylko ja widzę tą jesień już na polach, nie tylko ja widzę ją tutaj w moim otoczeniu, ale też i inna osoba widzi, oczywiście serdecznie pozdrawiam, widzi tą jesień na polach, bo naprawdę pola zrobiły się łyse. Teraz to są siane rzepaki i tak właśnie tutaj dostałam dzisiaj zdjęcie z bocianami i powiem Wam, że u mnie zawsze tutaj na belce, naprzeciwko mojego domu, na belce z sianem siedział bocian, a od dłuższego czasu nie widzę klekota. Nie wiem, czy te klekoty już gdzieś odleciały od nas, czy co. Będę musiała tutaj przejść się do gniazd, zobaczyć, czy jeszcze są, czy już sobie odleciały. No ale w tym roku to one naprawdę jakoś tak stosunkowo wcześniej by odleciały. No i tak wiecie, zmieniłam troszeczkę temat.
żeby tutaj się troszeczkę też i rozchmurzyć, bo naprawdę no, dzisiejszy dzień to też dał mi, tak można powiedzieć, troszeczkę w kość, ale ja się już tym pocieszam, że już jest popołudnie i można teraz zająć się takimi innymi, bardziej przyjemnymi sprawami. Dzisiaj jeszcze zamierzam nagrać początek i zakończenie do mojego syropu. Syrop jest już naszykowany do wyniesienia. Ja go wstawię do lodówki, bo nie jestem pewna, czy on jest dobrze zapasteryzowany, bo jakoś tak bardzo leciutko odkręcam zakrętkę, więc wolę go schować do lodówki, chociaż i tak z tych chyba 14 buteleczek już niedużo mi się zostało, bo mam ich tylko 2, 4, 6, 8, 10. Także 4 buteleczki są już wypite, ale ja się bardzo z tego cieszę, bo już Wam wcześniej mówiłam, że cieszę się bardzo, że im smakuje ten syrop cytrynowo-miętowy i to naprawdę posmakował i dzieciakom, i mężowi, także jestem bardzo zadowolona. I teraz jak tylko odzyskam samochód, że tak to powiem, bo jeszcze go nie mam, myślałam właśnie, że wczoraj go odbiorę, nie odebrałam, dzisiaj też jeszcze to do męża mieli dzwonić, więc też chyba jeszcze nie dzwonili, zresztą no nie wiem, bo dzisiaj chwilowo to ja jestem sama bez samochodowa, bez tutaj można powiedzieć takiej, no jak bez ręki, bo odkąd mam prawo jazdy, to jednak ten samochód to daje mi też taką jakby, nie wiem, wolność, takie poczucie, ja wiem, bezpieczeństwa, no bo wiecie, tutaj tak różnie może być. To tak odnośnie tej sytuacji tutaj u nas, więc w razie co, to bym mogła wsiąść ten samochód i mogłabym odjechać, prawda? No a tak teraz się przyzwyczaiłam, to znaczy przyzwyczaiłam się do tego, że mam samochód, że mam prawo jazdy i mogę wsiąść w każdej chwili gdzieś pojechać, więc dlatego właśnie mówię, że jak tak go nie mam, to jakoś też tak, takie dziwne odczucie wtedy mam, że tak jakby mi czegoś brakowało, tak samo jak i telefon, to też można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach to jest takim, no taka rzecz, bez której raczej jakby ktoś nam już zabrał, to byśmy nie umieli się obyć. No, więc takie to są też moje, można powiedzieć, takie przemyślenia. Mam nadzieję, że dzisiaj już go zrobią, bo już wczoraj dzwonili, tam pytali się właśnie męża o takie te różne, wiecie, części, tak jak Wam mówiłam. No i liczyłam, że już będzie dno zrobiony, że już będę miała, nie? Ale tu jednak dzisiaj jeszcze nie mam. Ale jutro też są otwarci, więc no mam taką cichutką nadzieję, że jutro może odzyskam, że jutro już pojedziemy i odbierzemy. Ale no to w sumie no zobaczymy. Wiadomo, że też nie chciałabym tutaj odbierać takiego nienaprawionego samochodu, bo to też nie o to chodzi, żeby zaraz z powrotem, żeby musiała tutaj jechać, wiecie, na warsztat, bo no to też mija się tak jakby z celem. Dobra, pogadałam sobie tutaj chwilę z Wami. Zrobię ten obiad, to znaczy odgrzeję, usmażę te kotlety, odgrzeję te ziemniaki. Co do surówki, to nie wiem, bo mam pomidory i chyba normalnie pokroję pomidory i od dłuższego czasu to ja jem pomidory na śniadanie, na kolację i na obiad. Ale to dużo potasu jest, więc trzeba się cieszyć, póki są jeszcze swoje pomidory, takie niepryskane, ekologiczne i to bardzo ekologiczne, bo ja nie pryskałam niczym takim chemicznym, tylko tym, co żeście widzieli, tym takim moim roztworem z popiołu, wody, miodu i drożdży. I tylko tym te pomidory wypryskałam i dzięki Bogu, tak to powiem, udało się je odratować i mogę teraz cieszyć się smakiem dorodnych, pięknych pomidorków. Więc taki będzie obiad i dzisiaj zamierzam zrobić też na jutro ciasto. Ciasto dostałam przepis od Marzenki. Bardzo dobre, ponoć, nie robiłam jeszcze i wydaje mi się, że chyba w ogóle nigdy nie robiłam. Będzie to ciasto z cukinią. Nie wiem, czy Wy żeście robili, czy żeście jeszcze nie robili. Marzenka tutaj narobiła mi takiego apetytu ostatnio i to mi narobiła apetytu przed moim tutaj tak jakby wyjazdem. Ja się upakowałam, a ona wtedy mi przysłała zdjęcie, że zrobiła ciasto z cukinią. Ja już wtedy nie miałam czasu za bardzo zrobić. Na drugi dzień to nie miałam humoru, żeby robić tego ciasta. Wczoraj też byłam zajęta. Późno i właśnie jeszcze sobie obcinałam wczoraj tą lawendę. Wszystkie jej nie poobcinałam, tej lawendy, bo miał przyjść ten deszcz i nam szkoda było drzewa, więc zamiast iść kończyć tą moją lawendę, to poszłam tam walczyć z drzewem. No ale tego drzewa żeśmy nie zwalczyli, trzeba jeszcze tutaj walczyć dalej.
ale czy ja dzisiaj pójdę walczyć? Nie wiem. Najwyżej może sobie zostawię na jutro tą walkę z drzewem i będziemy jutro wszyscy walczyć. A dzisiaj właśnie upiekę to ciasto od Marzenki. No i chyba dzisiaj sobie zrobię taki, nie wiem, chill, relaks i nie wiem co tam jeszcze, bo raczej nie będę szła i nie będę tutaj pielić tej maliny, bo ja nadal i wciąż czekam na deszcz. Może nadejdzie jakiś, nie wiem, chociaż słaba nadzieja teraz. No ale już nie będę Wam tutaj truć, nie będę Wam tutaj nie wiadomo czego opowiadać, biorę się za robotę i upiekę to ciasto. A jutro jeszcze może na wieczór gdzieś pojedziemy, wybędziemy, bo mąż się pytał, tutaj też właśnie umówił się ze znajomymi, więc może uda się jutro gdzieś wyskoczyć, żeby się troszeczkę tutaj odstresować i przygotować na kolejny, mam nadzieję, że nie trudny, tylko bardzo przyjemny i miły tydzień. Dobra, znikamy, bierzemy się za tą robotę. Maybe I'm not. I think about it way too much, and every single thought is making me sleepless. Making me sleepless. Give me something straight from your heart. All this insecurity. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, zabieram się za wykonanie ciasta z cukinią z przypisu Marzenki. Ja robię od razu podwójną porcję, a do wykonania pojedynczej porcji potrzebujemy następujących składników. Jedno jajko, 1¼ szklanki mąki pszennej, 2 łyżki kakao, 200 g cukinii. Cukinię należy obrać, starkować na tarce jarzynowej, następnie pozostawić do puszczenia wody i odcisnąć z jej nadmiaru. 3/4 szklanki cukru, 80 g roztopionego masła. Ponadto potrzebujemy 1 łyżeczkę sody oczyszczonej, pół łyżeczki cynamonu i gorzką czekoladę. Oczywiście wszystkie składniki znajdziecie standardowo w opisie mojego filmiku. Cukinia jest już starkowana. Ja sobie starłam na takiej drobniutkiej tarce jarzynowej. Stwierdziłam, że jednak na drobniutkiej będzie lepiej, bo nie będzie tak bardzo wyczuwalna. Teraz zostawię do puszczenia wody, a następnie odcedzę z nadmiaru wody. Do mąki dodaję 1 łyżeczkę sody oczyszczonej, tylko pamiętajcie, że ja robię podwójną porcję, dlatego ja te składniki mam podwojone, więc tak, soda oczyszczona, pół łyżeczki cynamonu i 2 kopiaste łyżki kakao. U mnie to będą 4. Nie wiem, czy tyle mam. No dobra, ile mam, to tyle dam. I też będzie. I mieszam. Cukinia starkowana, suche składniki wymieszane. Teraz zajmuję się tak zwanymi mokrymi składnikami. Jajko, w moim przypadku 2. Ubieram. Za wcześnie puściłam mikser. Jajko ubijam razem z cukrem na biały krem. Następnie będę dodawać cienkim strumieniem wystudzone, rozpuszczone masło.
ok. Jajka z cukrem i z masłem bardzo ładnie są ubite. Masa zbielała, jak to tam się nazywa. I teraz dodaję odciśniętą cukinię. U mnie jest troszeczkę mniej niż 400 gramów, ale ja Wam zostawię w opisie dokładnie, ile trzeba dodać. A ja zobaczę, ile po prostu wyjdzie i jak wyjdzie to ciasto. Także teraz dokładnie mieszam masę jajeczną z cukinią, a następnie będę dodawać po trochu suche składniki i również wymieszam łyżką, już bez użycia miksera. To ich można jak premium. No oczywiście, że tak. No bo jest gęstszy, bo jest ciasto. Mega czekoladowy. Właśnie, tu jest mega zdrowy. Bo mama tu dała trochę tego kremu czekoladowego, co się daje na kanapki, nie? I tej czekolady, tylko że gorzkie, żeby nie było takie słodkie. Mnóstwo miłości. To się nagrywa. Wiem. Antoś nie wie, że to się nagrywa. Myślę, że się nie nagrywa. Że ja sobie tylko żartuję, że tutaj dodałam mnóstwo miłości, mnóstwo witamin, mnóstwo zdrowia. Tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180, tak 170 stopni Celsjusza. Pieczemy około 50-60 minut do suchego patyczka. Ciasto upieczone wygląda tak. Zaraz go wyjmę z blachy i jeszcze posypię cukrem, pudrem, ale bardzo ładne, ciemne. Wręcz można powiedzieć, że czarne. Troszeczkę się przykleiło, ale to nic. No jednak coś, bo muszę użyć noża. Więc nie jest tak łatwo do wyjęcia. O, bardzo ładnie wyrosło. No po prostu czarne, widzicie? Czarne już wyszło. Czarne jak smoła. Mam nadzieję, że w smaku będzie bardzo dobre. Chyba się udało, wypływa lawa z czekolady, to znaczy można powiedzieć, że to taka lawa wypływa z czekolady, ale wydaje mi się, że bardzo ładnie wyszło, nie widać cukinii, więc nie powinni się poznać, że tutaj dodałam jakiś dodatek specjalny. Zaraz oczywiście będzie malutki teścik na kanale.
Przychodzę na chwileczkę. Przede wszystkim to z testem ciasta. Widzę, że będzie smakować rodzince. Antoś zjadł. Nie poznał się, że tutaj coś jest dodane, jakieś warzywo. Julcia nazwała, że to jest tak zwany murzynek premium. Więc mam nadzieję, że będzie im smakował, ale ciasto wyszło naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Nie ma zakalca przede wszystkim, a jednak no ja gdzieś tutaj mam takie obawy przed różnymi dodatkami. Tak samo jak przed dodatkiem na przykład maślanki. Tam też miałam obawy, ale też wyszło wyśmienicie. I takie ciasto wydaje mi się, że z cukinią to ja robiłam pierwszy raz. Robiłam dyniowe. Robiłam marchewkowe, ale cukiniowe pierwszy raz, także tym bardziej jestem zadowolona, że wyszło bardzo ładne. Z tego co Marzenka tutaj mi podała, to ono powinno być bardzo wilgotne, ale jakoś tutaj za specjalnie wilgoci nie widzę. Poza tym no ja miałam troszeczkę mniej tej cukinii, bo tak na jedną porcję idzie 200 g odciśniętej z wody cukinii. No ja miałam tak można powiedzieć 300 g na dwie porcje, więc tak po 150, więc może dlatego delikatnie jest mniej mokre. Ale i tak wydaje mi się, że jest bardzo dobre. No i ja tą moją czekoladę nie pokroiłam na takie drobniutkie kawałeczki, tylko dość tak mocno ją pokroiłam, dlatego tutaj wydawać się mogło, że to wypływa taka lawa. Fajnie by też by wyglądały, wiecie, z tego tak sobie pomyślałam, takie muffiny upieczone w tych foremkach na muffiny i do każdej muffiny dać kostkę czekolady, na przykład gorzkiej, i wtedy naprawdę wyszłaby taka lawa. To ciasto chyba jakieś te babeczki to tak specjalnie się nazywają, ale teraz mi wypadło to z pamięci, bo wiem, że są takie babeczki. Wiesz, jak takie babeczki się nazywają, co taka czekolada z nich wypływa? Co tam się tak patrzysz w to okno? Nie, nie wiem. Nie wiesz, jak się nazywają, nie? No i właśnie też nie pamiętam, ale wiem, że jest takie ciasto, co taka, tak jakby czekolada taka płynna z niego wypływała. No dobra, ale to już nie o tym próbujemy. Próbujemy. Antoś zachwycony, więc no ja też powinnam być zachwycona. Herbatka też przygotowana. Bardzo dobre. Tylko bym powiedziała, że może troszeczkę za suche. Bo jednak murzynek w swoim oryginale to wydaje mi się, że jest bardziej taki wilgotny. Murzynek to jest takie jedno z naszych, można powiedzieć, ulubionych ciast na szybko. Bardzo go lubi piec Julcia, więc to pewnie też wpisze się na listę ulubionych ciast. Tylko może troszeczkę więcej tej cukinii bym dodała, wtedy by było bardziej wilgotne, ale ogólnie też jest bardzo dobre. Także naprawdę polecam, jeżeli jeszcze nie piekliście takiego ciasta, to Wam polecam z czystym serduchem. A ja tak naprawdę przychodzę się teraz już tylko z Wami pożegnać. Tutaj Julcia wynosi ostatnie jakieś ubrania, bo ja dzisiaj to sobie poprasowałam, tak jak widzieliście, poskładałam ręczniki, poprasowałam ubrania. Wyczyściłam też wieczorkiem lodówkę, bo już się prosiła o takie wyczyszczenie. Posprawdzałam wszystkie tutaj pojemniki, co w tych pojemnikach mamy, co się jeszcze nadaje do jedzenia, co można już ewentualnie odstąpić kurom, więc to miałam też zrobione. Tak jak widzieliście, upiekłam też ciasto, które Wam polecam. I jeszcze chciałam sobie dzisiaj zmontować przynajmniej z jeden filmik. Ale mamy już godzinę 21, bo chcę, tak ja wiem, na bieżąco trochę tutaj już, że tak to powiem, być, poogarniać, żeby później, wiecie, w ciągu tygodnia też tutaj z jęzorem na brodę wszystkiego naraz nie robić. Ale tak ogólnie to jestem bardzo zadowolona, że po pierwsze ten taki, można powiedzieć, szalony tydzień dobiegł końca, no i można powiedzieć, że dzisiejszy dzionek też dobiegł końca. Także teraz można już z czystym takim sercem
z czystą głową zaczynać weekend, bo jutro będziemy mieć weekend. Jutro czeka nas tutaj ogarnianie dalsze sypialni, ale im prędzej ogarniemy sypialnię, tym prędzej będziemy mogli się już do niej z powrotem wprowadzić, bo to chyba jest właśnie takie najważniejsze, żeby jak najszybciej się tutaj do tej sypialni przeprowadzić. Jeszcze jak ja tutaj odpalałam kamerę, to jeszcze miałam tutaj z Wami o czymś pogadać, ale tak skupiłam się na tym cieście i tak naprawdę to powiem Wam szczerze, że wyleciało mi z głowy, co ja miałam tutaj z Wami jeszcze sobie pogadać, ale o czymś tutaj właśnie miałam taki temat. Rozłączyłam się z Wami na chwilę, bo usiłowałam sobie przypomnieć, jaki ja tutaj miałam temat podjąć, ale niestety tak zapomniałam, że nie wiem, może to było nic takiego, wiecie, ważnego. Ale Julcia tutaj też chodzi i jak ona spogląda coraz w okno, to ja mam wrażenie, że ona coś widzi w tym oknie i też tutaj tak obserwuje, kogo ona tam obserwuje w tym oknie i coraz tutaj też się odwracałam, więc no wiecie, teraz sobie już Julcia poszła, więc straszyć mnie tutaj nie będzie. A ogólnie no to nadal nie ma tej rolety, tak jak widzicie. I chwilowo jej nie będzie, bo już jak skończę sypialnię, to dopiero wtedy pokupię rolety. Bo chyba o tym Wam mówiłam, że mąż stwierdził, że teraz nie będzie firanek, nie będzie zasłon, bo nie będzie czepiał karniszy, tylko teraz będą tylko i wyłącznie rolety. No i ja tak chwilowo trawię, bo jakoś tak wiecie, nie jestem przyzwyczajona, że te okna moje będą tak jak przysłowiowe dupy, bo ja nie lubię, no nie lubię. Teraz no to wcześniej wisiały i zasłony i wisiały firany, ale można powiedzieć, że od jakiegoś czasu to też już mi się tak troszeczkę można powiedzieć opatrzyły, tak jak wiecie, bo ja to jeszcze tutaj na kanale to były, pamiętacie? Siwe, te szare takie zasłony plus były te firanki. Ale prawda jest też taka, że ta balkonowa firanka to była porwana przez Meluśkę, więc ona się do niczego nie nadawała. No i tak naprawdę to szkoda mi było kupować kolejne firanki i wieszać tutaj właśnie w moje okna. Dlatego z tych firanek zrezygnowałam. Zostały tylko te szare zasłony, tak jak pamiętacie. No i później na okres taki letni kupiłam o te, co teraz wiszą właśnie w Biedronce. No i tak naprawdę to już tutaj to się przyzwyczaiłam do tego, że tutaj mam tylko i wyłącznie rolety i tylko i wyłącznie wiszą te zasłony. Więc może i do tej sypialni też może się przyzwyczaję, że tam już nie będzie zasłon, nie będzie firanek, tylko będą same rolety. Gorzej to może będzie z tym oknem balkonowym, no bo ono jednak jest duże, ono jednak jest tutaj od drogi, więc no może chociaż tutaj bym przyczepiła jakieś zasłony, no bo tak całkowicie tych zasłon się pozbywać, no to też tak troszeczkę, wiecie. Chociaż no teraz to już ta moda się zmienia i już tak ludzie nie czepiają tych zasłon i tych firanek w okna, chociaż ja no to jestem bardziej takiego, można powiedzieć, starego typu. I wolę mieć te okna ubrane, gdzieś lepiej się czuję. No i jak na przykład teraz jest noc, no to nie widać tutaj, wiecie, ciemnej nocy. No i można powiedzieć, że co? Że bardziej chyba by było, jakby te okna były zasłonięte, no bo to różnie, wiecie, różnie jest. A moja wyobraźnia też tutaj czasami płata takie duże figle. I ja jednak wolę, szczególnie tutaj na wsi, zresztą i w mieście też okna były zawsze pozasłaniane, wolę jednak jak te okna są zasłonięte. Gdzieś nie wiem, tak lepiej się wtedy ze sobą czuję właśnie. Tak samo jak teraz, bo naprawdę Julcia tutaj to pewnie i tak widziała tylko, wiecie, swoje odbicie, ale i tak takie, wiecie, spojrzenie w to okno to już taką, wiecie, troszeczkę tutaj takie ciarki na plecach przechodziły. Nie wiem, czy Wy też tak macie, czy też nie lubicie tak patrzeć się w ciemne okno, jak na dworze jest już noc. Ja nie lubię. Ja nie lubię patrzeć się w ciemne, takie czarne okno, jak na dworze jest noc. Gdzieś, no nie lubię tego efektu, nie wiem dlaczego, bo tak jak Wam mówię, no moja wyobraźnia jest bardzo bogata, no i różne takie tutaj moje, wiecie, takie w głowie, różne takie rzeczy siedzą. Wiem, to może teraz dla co po niektórych dziwnie zabrzmieć,
No ale ja tak mam. Ja mam naprawdę bujną wyobraźnię. Mam czasami takie sny, jakby one były realistyczne. Ostatnio właśnie też tutaj do Darii pisałam w komentarzu, bo Daria polecała jedną książkę czy sagę o II wojnie światowej. Jakoś tak to było, pamiętam. I ja jej właśnie napisałam, że ja właśnie bardzo lubię, ale przez to wszystko to ja później tak jakbym się we śnie przenosiła w czasie i tak jakbym ja wtedy właśnie żyła podczas tej wojny. Więc no ja tutaj jednak chwilowo to unikam takich tematów, bo nawet to też do Darii wtedy pisałam, że jak byłam tutaj w Wilczym Szańcu i jak byłam wtedy w Grodzisku, miałam wam powiedzieć, do Grodziska Mazowieckiego też się wybieram, ale jakoś nie mogę dojechać, bo tam otworzyli to właśnie planetarium i bym chciała właśnie tam też pojechać i bym chciała zobaczyć, a przy okazji można by było odwiedzić rodzinkę, bo dawno rodzinki z Grodziska też nie odwiedzałam, no i tak bym się przejechała, ale kiedy to będzie, nie mam zielonego pojęcia. Ale wróciwszy do tego, co wam mówiłam, ja po wizycie w Wilczym Szańcu i po wizycie znowu miałam powiedzieć w Grodzisku, i po wizycie w Muzeum II Wojny Światowej, to miałam takie bardzo realistyczne sny, jak ja bym właśnie przeniosła się w czasie. Dlatego na razie to wolę takich, wiecie, filmów nie oglądać. Zresztą teraz to i tak żadnego takiego serialu jakiegoś nie oglądamy. Może wy macie coś do polecenia, jakiegoś takiego fajnego na Netflixie do obejrzenia. Oczywiście tutaj może być bez dzieciaków, bo chwilowo to my i tak teraz przez okres taki wakacyjny, przez okres letni, to głównie oglądamy albo takie filmy, gdzie mogą je obejrzeć też i dzieciaki, albo oglądamy bajki z dzieciakami. Także no tak to właśnie nasza teraz tutaj, można powiedzieć, takie seriale i takie filmy się zatrzymały w miejscu. No bo w sumie to lepiej chyba spędzić wieczór wszyscy razem z dziećmi, a nie tutaj oglądać jakieś inne. A zresztą wydaje mi się, że wszystkie to, co było takie bardziej, co by nas zainteresowało, to żeśmy już tutaj wszystko obejrzeli właśnie na Netflixie. No i chyba tyle. Będę się tutaj żegnać, nie będę jakiegoś tutaj tematu takiego rozkładać, bo naprawdę, jak jeszcze tutaj nie odpaliłam kamerę, to wiedziałam, że coś chciałam wam powiedzieć, ale później skupiłam się na tym cieście i zapomniałam, o czym ja tutaj chciałam z wami pogadać. A dzisiaj to i tak ten mój dzień był taki nie bardzo udany, bardziej był do bani, aniżeli był udany. Poza tym boli mnie głowa, w sumie to czuję zatoki też. A, samochód, właśnie, samochód mogę już odebrać, to chyba był jeden temat, ale to w sumie taki, wiecie, błahy temat, nie? Także mogę odebrać samochód, bo właśnie dzwonili z warsztatu, ale dzisiaj nie miałam z kim pojechać. Właśnie tutaj też dzwoniłam do męża, że samochód jest już do odbioru, a on się u mnie zapytał, a dlaczego do ciebie dzwonili, a nie do niego? Ja mówię, no nie wiem, widocznie właśnie mieli do mnie numer telefonu, a do ciebie nie, albo po prostu ty nie odbierałeś i dlatego zadzwonili do mnie. Także jest radość jedna, chociaż tak wiecie, na poprawienie, można powiedzieć, dzisiejszego dnia i na poprawienie tego całego tygodnia, w sumie no to tak mało trochę, nie? No bo wiadomo, że jak odbierzemy samochód, no to trzeba będzie za niego zapłacić, także to tam troszeczkę tutaj tak pół na pół, o, tak pół na pół. Jest trochę radości, ale trochę też i takiej mniejszej radości, no bo wiadomo, że przecież samochodu za darmo nam nie oddadzą, tylko trzeba zapłacić za części, trzeba zapłacić za robociznę. No ale chociaż już będzie samochód na podwórku i będę tutaj taki większy spokój też czuła, więc to miałam chyba wam powiedzieć. Więc jutro wybieram się do miasta po samochód i pewnie też zaliczę sklep i zaliczę Biedronę, także zobaczymy. Coś miałam jeszcze tutaj wam powiedzieć, ale tego drugiego to już na pewno tutaj sobie nie przypomnę. No i teraz znowu się zaplątałam, ale chyba mówiłam wam o tych właśnie zatokach, bo wydaje mi się, że za bardzo ostatnio klimatyzacja chodziła w samochodzie, za bardzo mocno była rozkręcona i czuję właśnie zatoki znowu od, tak można powiedzieć, dwóch dni. A druga sprawa, no to ja śpię też przy otwartym oknie, więc tak troszeczkę tutaj może
zawiało mnie też i w nocy. Chociaż ja wiem, czy mnie tak naprawdę zawiało, ale tak czy siak to właśnie taki dyskomfort dzisiaj też taki bardziej, może nie związany z zatokami, tylko bardziej z głową czułam taki dyskomfort. Więc no, a dzisiaj naprawdę ten dzień to był taki bardzo, ale to bardzo do bani, więc bardzo się ucieszył, że dobiegł końca. Jutro wchodzi nowy, wchodzi świeży. Mam nadzieję, że będzie lepszy od dzisiejszego. No i też cieszył się bardzo, bo jutro już będę chyba miała poszpachlowane i w przyszłym tygodniu będzie można chyba już kupować farbę i będzie można malować, bo najpierw chyba pomalujemy, a dopiero później będziemy układać podłogę, żeby, wiecie, nie zabrudzić sobie nowych, świeżych paneli, bo będą tam na podłodze panele. Tak samo jak jest u dzieciaków, to u nas będzie tak samo, nie będzie już drewnianej podłogi, tylko będą panele. Ale o tym to będzie wszystko w takim filmiku z metamorfozą sypialni. Dobra. Znikam, bo też nie chcę, żeby ten filmik miał tutaj nie wiadomo ile minut. On i tak będzie filmikiem łączonym, takim dwudniowym. I no i co? I widzimy się jutro, mam nadzieję, w kolejnym vlogusiu, w kolejnym filmiku. A co jutro będzie się działo, to będzie jedna wielka niewiadoma. No bo tak naprawdę to przecież życie to jest jedna wielka niewiadoma. I tylko tak naprawdę to chyba tam gdzieś na górze jest zapisane, co jeszcze nas tutaj w życiu czeka. Dobra, koniec tutaj smętów, koniec jakichś takich, można powiedzieć, wywodów, bo to takie czuję, że teraz zaczynają się wywody z dziwnej treści, opowieści dziwnej treści, także ja znikam. Życzę Wam oczywiście wszystkiego dobrego, cudownego dnia. Dziękuję, że jesteście, że komentujecie, że lajkujecie. Proszę o kolejnego kciuka do góry. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam. Życzę oczywiście cudownego dnia i do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!